Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Jesteśmy dziś w hodowli Romana Ofiery. Cześć, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Na pewno część widzów naszego kanału Romana kojarzy z zeszłego roku, gdzie rozmawialiśmy na temat twojej hodowli, twoich wyników i tak dalej, ale głównym tematem była aukcja, która jakby kończyła na pewien etap twoją przygodę z lotami. No niestety. W tym roku, no tak jak zresztą zapowiadaliśmy, nie lecisz. No i może nam powiesz, jak ta sytuacja się teraz klaruje, bo jakiś powrót mówiłeś, że po 2-3 latach będzie. Jakieś zmiany, czy nadal jest plan podtrzymany? Na razie, jak widać, na niektórych wspólnych gojemnikach bierzemy udział. Na niektórych lepiej, na niektórych gorzej, to różnie. Tam w niektórych wspólnych gojemnikach po 3-4 gołębie w setce i czołowo. Na niektórych się wszystkie powygubiły, no tak, jak mówiłem, wspólne gojemniki to jest nowoczesny hazard, to myślisz, też musisz mieć szczęście. W domu, jak widać, tylko gołębie rozpodowe są. Nie ma lotowego, było zostawionych 15 par, żeby po prostu były wypuszczane, żeby ojciec po prostu w niedzielę albo w sobotę, jakby mu się nudziło, wypuścił parę gołąbków, żeby latały, żeby na coś miał popatrzeć, a poza tym nie lotowaliśmy w tym roku w ogóle. Tylko na te wspólne gołębniki i ta poru kolegów dostało młody w różne kierunki Polski i zagranica, po 50 młodych do kolegi do Niemiec jechdą na testowanie. No i poza tym plany są za 2-3 lata ruszyć z lotowaniem, nie? Bo to trzeba nowy gołębnik wybudować, bo tu teraz akurat jest remont domu i budynku, gdzie gołębniki były, no i to na razie nie ma szans, żebyśmy mieli sał lotować, nie? Tak jest, no ale tak jak zapowiadaliśmy w tamtym roku, no wszystkie gołębie lotowe zostały sprzedane, został rozpód, trochę tam było gołębi oblatanych, więc od czasu do czasu się coś tu zrywało na podwórku, ale chyba tego lotowania trochę brakuje. No, trochę był w Niemcach u jednych hodowców na lotu, albo tu u kolegów. To też była ucieka u jednego kolegi, bo na locie, który zrobił w tym roku mistrza oddziału, to też, kurde, mi odzwonił, powiedział, 8 oryginałów moich miał w lotowych, wszystkie, kurde, czołowo latały, dwulatki miały po 10-11 konkursów, to między nimi wnuki Pretty Wonger mu tam super latały i akurat na tym locie, gdzie ją było, no to, kurde, w 20 wszystkie wylądowały, nie? No to je uciecha pod dnia, jak na locie i gnał, gadał, to jest Pretty Wonger, on padał, ja, tej, richtig, nie? I to tak uciecha, no i... Na razie to wzmacnienia są, osłabienia też, bo generał i stary Adler mi w tym roku zdechły jakby no 18 i 16 lat, no i nic nie zrobisz, nie? Ale coś ciekawego, nowego przyniósł do rozpody, no zobaczymy, czy się spisze, czy baje następca do generała, czy nie, no czas pokaże. Tak jest, ja jeszcze wrócę tylko na moment do tematu wspólnych gołębników, bo powiedzmy, że ten okres, to jest taki okres testowania też gołębi na wspólnych gołębnikach i tak dalej. Dzisiaj był między innymi półfinał na WG Kosakowo. No, był dzisiaj półfinał na Kosakowie. To włożyłem 5 gołębi ze drużyny. 5 jest w konkursie. 4 gołębie zaklasyfikowały się do 97 konkursu, a 5 był 139. No to w miarę w porządku, nie no. Także wszystkie gołębie już w domu. No. Jest teraz nadzieja na finał. Oczywiście, na finał jest... Na każdym locie, jakieś twoje gołębie są włożone, no to jest nadzieja. Po finał to jest własną reguła, bo to jest ponad 500 km. To gołąb... Na jeden wspólny gołębnik do sprintery i dalekodystansowe gołębie. Nie ma na to nagadą, jaki gołębnik, ale... Te sprintery się pokruszyły, nie ma w ogóle ani jednego sprintera, a tych powolnych, tych twardych gołębi wszystkie 5 są. I one przychodzą, teraz był 4 lot, są wszystkie i dochodzą. I to zobaczymy na finale, jak się uklasyfikują. No, to jest właśnie liczba jedna bardziej na finał niż na te inne loty. No, zobaczymy, czas pokaże. Dokładnie, ale przechodzimy teraz już do tematu, który najbardziej nas dziś interesuje, czyli tematu dwóch aukcji. Aukcji, o których może powiesz coś więcej, bo jedna to będzie aukcja z twojej hodowli, a druga to będzie aukcja z hodowli, z którą już jako portal współpracowaliśmy w zeszłym roku. No i jest to kolejna aukcja z tej właśnie hodowli. No to jest tutaj właśnie przywiezionych 15 gołębi od Hans Nikla. To jest hodowla znana w Polsce, w ogóle w Europie. On ma bardzo dużo oryginalnych fandybulków. W tamtym roku
pościągam gołębie z linii Porsche 911 i z Beskitla. No i tu właśnie jest teraz jeden lęk gołębi od niego, który mi przywiózł do Polski, jak Radkowi obiecał. To może być ostatnią szansa, bo Hans w następnym roku będzie lotował i schodzi z rozpłodem na 5 par, bo po prostu nie ma możliwości trzymania tyle gołębi. No i to przywiózł tutaj parę sztuk. Tu między innymi są siostry, matki, którą wyhodowała olimpijczyka w tym roku, co w Rumunii była. Podwójne wnuki bez kitla, siostra albo brat, nie wiem co to będzie, 9. lotnika Niemiec, linia Liberala ze Van de Bulka, to jest właśnie ten biały szpak. Ten Liberal to jest nowa gwiazda u Van de Bulka w rozpłodzie. Później te dwa szpaki to jest mieszanka Van de Bulk ze Pitbulluma. No ogólnie z tych gołębi, co tu są w tej wojlerze, no to ją mu rodzeństwo w rozpłodzie. Co na, albo jedno, albo dwoje, co mogę powiedzieć, że nie bana na razie gadał, ale na jednej wspólnej gołębniku bardzo wysoko as jest z tych gołębi Van de Bulków i się spisują i na wspólnej gołębnika. I no oczywiście to jest testowanie, zobaczymy jak dalej będzie, ale jak gadał, to są teraz ostatnie, bo w następnym roku raczej Hans już nie będzie miał możliwości, bo bałem miał 5 por w rozpłodzie. No właśnie. I generalnie na ten moment to też nie jest hodowla, która w rozpłodzie ma bardzo dużo gołębi. No ma 9 par. No właśnie. Dlatego no wszystkie praktycznie te gołębie wywodzą się... Z oryginałów, tylko i wyłącznie oryginały. Tu może nawet dwoje dzieci po synie Red Kittla. Red Kittel to jest gołąb, który ma Olaf Gerkes, to jest pełny brat Kittla, który też masa gołębi bardzo dobrych wydał. No Red Kittel w Niemcach jest bardzo znany. I w tamtym roku u Hansa były wszystkie zamówione z tego Red Kittla, a w tym roku udało mi się Hansowi Padodejsa, cały link bierzemy do Polski, tak jak obiecał Radkowi i udało mi się cały link ściągnąć do Polski, żeby hodowcy mieli, bo nie jeden później dzwoni, próbuje, a tak nie mu na głowie nic, żeby tam jeździć i kombinować, tak za jedni raz je i ludzie mają małe szanse i myślę za uczciwe pieniądze też te gołębie będą wystawione. Teraz sobie przejdziemy do zaprezentowania przynajmniej kilku z tych gołębi, a następnie omówimy temat aukcji z twojej hodowli. Dobra, to idziemy. Także prezentujemy pierwszego gołębia z hodowli Hansa Nikla na aukcji o numerze. To jest nowa moda, co w Europie teraz jest, to jest ten Beskitel Inbred 328. Widać to? Tak jest, 328. 328. To są Beskitle. Co tego gołębia jest bardzo ciekawy, że ojciec, matka wywodzi się ze syna Beskitla i równocześnie jest córką Monalizy. A Monaliza to jest półsiostra Beskitla. I to jest bardzo dobre połączenie. Monaliza jest bardzo synną w Belgii, a z drugiej strony jest brat Beskitla sparowany z córką Daniela. Czyli tu jest fajny imbred na Kitla. Fajno, samiczka będzie. Typowy Beskitel. Ja osobiście mogę powiedzieć, że mu jedna wnuczka Beskitla późno zakupioną od Andreasa Drapy, to był Skyfighter sparowany ze córką Beskitla, to dwa młode były na locie. To mu Renozans od kolegi, obydwa razy była w pierwszej dziesiątce u niego na gołębniku, a u drugiego kolegi była nawet tydzień temu pierwszą. Tak na ciekawostkę, Jolko mu, ja gadu, jej jedna wnuczka Beskitla, a tu jest naprawdę fajny imbred. Fajna samiczka była. O. Tak jest, także to jest gołąb numer jeden. Tak, drugi gołąb, numer gołębia 336. Mogę się pochwalić, że mu nawet troje rodzeństwa w gębniku rozpłodowym z tej pary, a to ma też powód. Jest piękny samczyk, bo potężny, typowo Van de Bulk. Jak spojrzysz, dziki, kamera się boi chyba. Się tak, on się wstydzi, to bez tego trzeba trochę uspokoić, ale piękny, piękny samczyk. Sparowania matka jest
syn kitla razy siostra córka kitla, czyli totalny imbred matka je, a ojciec jest oryginalny Dirk van den Burg z podstawowej pary, brat Goderode razy 4000. Ciekawostka pełna, siostra tego gołębia jest matką gołębia, który był na olimpiadzie 10 w kategorii H w Rumunii. Czyli matka, no, to jest ciotka olimpijczyka, o. To, jak ja dobrze pamiętam, dwoje ich było, cała pora. I to ten olimpijczyk był lotowany w Słowacji, w Rumunii, ale to dokładne informacje mają napisane, nie chcę tu teraz skłamać w jakim państwie, ale 10 lotnikiem był w Rumunii w kategorii H, to wiem na 100%. Czyli to jest jego wujek, bo to jest sam. No to jest wujek, no. Ciotka Drynę siedzi. Sydzi się. No, trzeci gołąbek. 313. W tym przypadku 13 to nie jest pechową, bo naprawdę piękny gołąb. Ja mu dwie siostry od niego w gębniku rozpodowym. On jest... On w rodowodzie ma naprawdę wszystko, co jest najlepsze u van den Burga. I między innymi ma też linia Sagana w środku. I to jest prawnuczka Liberale. Z tego powodu też ta barwa. U Hans w tamtym roku, dwa lata temu. Dwa lata temu właśnie ta matka kupiła, ona jest całą białą. Liberalka, to jest wnuczka Liberale. To jest jeden z najlepszych gołębi teraz u van den Burga. Bo ojciec tego gołębia też jest biały. Nie, matka. Matka. Matka jest białą, a ojciec wywodzi się ze Super Asa rozpodowego 98 od Dirk van den Burga. To jest jeden z najlepszych synów kitla. Bardzo fajny gołąb. Ciekawostka od niego, pradziadka Liberale pana oglądał za półtora tygodnia, bo wybieramy się do Belgii, do van den Burga i do Leo Hermansa, żeby się wzmocnić, kurde, jak zaczyna lotować, żeby... I to właśnie chcę Liberale zobaczyć, bo mi się bardzo te gołębie podobają, jak ten Liberale wygląda, bo Hans Nickel bardzo chwali tego gołębia. I to ciekawostka, tak, nie? Mogę więcej pan później powiedzieć, jak przyjada z Belgii, jak przywiedza coś ciekawego. No, piękne. Oko ma super. Następny gołąb, panie, który to jest chyba czwarty. O numerze 342. To jak przed tym na filmie mówiłem, że o Red Kitlu rozmawialiśmy, to jest właśnie u Imla jeden z najlepszych braci kitla. Barwa, to widać trochę białego, to wychodzi z tej starej linii Goderode, van den Burga. Potężną samica będzie. Naprawdę, kurde, jakbych nie miał dwoje rodzeństwa, to bych ją kupił. Tak ci powiem, to bych się zostawił do siebie, no ona jest fenomenalną. Muskulatura, naprawdę bardzo fajną. I w niej jest wszystko. W niej jest kitel, w niej jest bolt w środku, Goderode, siostra bolta w środku, no mieszanka wybuchową, nie? Naprawdę wybuchową i między innymi jak my jeszcze z ojca lotowali, to od niej pełną siostra wyhodowała ta szpaczka, co u mnie na mody miała 6x6, a jako roczną miała 7 konkursów, co na totalnej aukcji poszła. To jest właśnie od matki pełną siostra. To ja mogę powiedzieć, że u mnie i u kolegów super lecą u kolegi z oddziału Krapkowic. Od matki po siostrze, córka była pierwsza teraz na gojemniku. I chyba 15 czy 16 w oddziale. Nie chcę teraz kłamać, ale w czołówce oddziału, nie? Ja już z tej córki super wyhodował i jemu ta siostra od niej jest rocznika 19 u mnie w gębniku rozpodowym i bardzo dużo dobrych informacji dostało, że te gołębie lecą w szamdzie, nie? I przekazują dalej, to jest podstawa, nie? Bo to nie znaczy, że dobry papierek, one muszą też geny dawać dalej, nie? Piękna samica i baja potężna.
Jak ktoś lubi wielkie gołębie, no to to ona jest idealna, szczególnie jako samiczka. Piąty gołąb, jak dobrze pamiętam. Numer jest 303. Fajny numerek. Ta samiczka jest bardzo fajnie poukładana. Jest fajna historia do tej samiczki. Od niej ojciec, to jest późny samiec tamtego roku, Hans nabył młodego po super kitlu 264, a ten super kitel 264 jest w sumie znany. Był sparowany z córką Porsche 911 i wyszedł późny i Hans go wciepnął do samic, że nic nie myślał. I ten młody samiec sparował się ze tą super sprinta 495. Ta samica jest rewelacją. Masa super asów wyszło z tej samicy i dużo lotników. I ojciec jest z tego kojarzenia. Ten młody samczek się do na ta starą, no i były młode, dwa młode późne i dość późno się też sparowały. I niż ono wypierzą i co, i to później Hans w tamtym roku ode mnie wez późną córka Pretty Woman. I te późniaki miał razem i to jest właśnie efekt, jak nastolatków zostawisz samych. No to jest akurat efekt i tu jest tak, ojciec to jest bezpośredni wnuk 264 razy córka Porsche 19 i równocześnie wnuczka Pretty Woman, mojej podstawowej samicy rozpłodowej. I super. Poukładany tu masz naprawdę, z jednej strony masz szybkość, a z drugiej strony masz geny i twardość. Bardzo, bardzo fajna samica, poukładaną. Gdzieś zresztą te gołębie miał w ręce, no to nie ma co dużo gadać. Nie? To jest jeden do drugiego są idealnie i widać, że to jest późniejsza samiczka. Ona mu się młotko puszczał, ale to ona była bez problemu do położenia w następnym roku. Bardzo fajna. Pierwsza wnuczka Pretty Woman, która falera. Szymli już ich miał, ale muszę teraz połowie spojrzeć, żeby też u mnie było taki kolor. Bardzo fajnie poukładano. Szósty gołąbek, jak dobrze pamiętam, jak umiał dobrze liczyć, jest 3-3-2. Dobrze ci idzie. Kurde, dobrą pamięć, bo jednak do 6 umiał liczyć, to jest dobrze. To jest szpak i od niego to są dwa samczyki prawdopodobnie z tej samej pary. Linia Pitbull razy linia White Dirk ze Van de Bulków i Pitbullów. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? Faktycznie od matki, siostra u mnie w rozpłodzie jest. Te dwie samice były wybrane bezpośrednio od Leo Hermansa do nos, do gołębnika. Ja w tym roku paru hodowcami dałem te szpaki na testowanie. Między innymi u kolegi się pokazują te szpaki już ciekawie. Straszna, piękna budowa. One nie są za głębokie, nie są za mocno umięśnione. One są naprawdę te szpaki z tych pitbullów. Się pokazują. Faktycznie każdy wie, jaka jest historia na temat Pitbulla. Pitbull był z 2007 roku rewelacyjny lotnika i rozpłodowca. I teraz od paru dobrych lat jest ciekawostka, że Pitbulle są na topie. Nie? Teraz wszyscy tylko gadają kitle, bez kitle, Porsche 911 i Pitbulle i nic więcej. A za 10 lat przyjdzie zaś pranga albo kopma albo coś innego. Tak, moda na samochody albo na ubrania. Tak teraz jest taka moda na te gołębie, nie? Tak jest. Ale mi się podobają. Ja jadę za parę tygodni do Belgii. Na pewno ze pitbullów coś zaś przywieza, bo naprawdę fajnie się pokazują. Ładne oczko. Ten już jest dalej pierzony, ten już jeszcze mu 5 do końca. Ale... Tak jest. To już nie są takie młode gołębie, więc one już... To znaczy... Hans tak długo trzymał do mnie, ja później nie przyjeżdżam do Polski często. Z tego powodu one trochę dłużej zostały u niego, nie? Bo jak gadałem przez pracę, nie umiemy lotować teraz i też nie syżę tak do Polski często, jakby chciał. No teraz ja dopiero trzeci raz w Polsce w tym roku. I to musiał Radkowi przywieźć tego aby, jak ich obiecał. Jak hop powie coś, to musi trzymać. No i bardzo, bardzo fajne oko.
zaprezentowaliśmy 6 gołębi z 15. Nie zaprezentowaliśmy wszystkich, bo też gołębie, powiedzmy, są a to z jednego gniazda, a to z tej samej rodziny. Na aukcji oczywiście będzie wszystko widoczne. No tak, mówię, 15 sztuk tu jest, no. Jakbym miał każdego pokazywać, no to mi czas braknie, a ja przyjął teraz dokładnie do Polski na 3 dni i to remont jest, budowa jest, to trochę czasu na gołębie mamy, ale ja gadam nie za dużo z tego powodu, jak Radek gadał, ty większość parów, dwa szpaki są, to są bradze siostry, tak samo od ty matki, która wyhodowała 10. olimpijczyka w kategorii half z Rumunii, to też jest dwoje. I to wszystko było w rodowodach dokładnie opisano i Radek wystawił wszystkie za cena 450 zł. I to jest, myślę, uczciwa cena i to umie się każdy na to pozwolić i uciecha mieć, bo jak widać, że te ceny fandybulków czy tych naprawdę topowych idą całkiem w górę i z tego powodu Sandzałek się dogadał na uczciwą cenę, żeby każdy i mały hodowca umie się pozwolić na to, a nie tylko jakiś bogatszy. Nie? Dokładnie, także temat pierwszej aukcji zamykamy i teraz przechodzimy do aukcji z twojej hodowli. No coś tam... Powiemy. Obiecał ci, że ci naszykuję parę ciekawych gołąbków. Jest zostawionych 20 sztuk. Z tego wybierzesz gdzieś 15, powiedzmy te 5 zostawiane do siebie, po przykładowo z generał. Niż zdech, to spodziewał jeszcze dwoje dzieci, które były podłożone i wychowane przez mamki, to jednego logicznie zostawia się do siebie, jednego jeszcze dołno pomów rozpodzie parę dzieci z generała, no to też nie mogę wszystko trzymać. Między innymi po dzieciach Pretty Woman z Kojarzynia, najlepszy syn Pretty Woman Big Leo sparowany z Tuszymlu, co kuzynów tu my przedstawiali, co się fajnie spisują. Co Big Leo między innymi sam pierwszy konkurs miał, dwa razy trzeci. Sama czołówka, ten gołąb potrafił w jednym roku 11 zrobić, z tego 8 w setce, a w drugi roku tylko 9, ale wszystkie w 50. No, gołąb rewelacyjny, no, 2015 rocznik i umie w rozpodzie siedzi. Później jednego gołębia wychował Imbred na Olimpiadę 003, to znaczy syn Pretty Woman był sparowany. Każdy znał Hans Bindacza, on miał takiego super syna Olimpiadę 003. O numerze 043 007 roku i ten gołąb wydał masa, no byśmy cały dzień mogli gadać, ile on lotników wydał. I była akcja na cel charytatywny od hodowcy z Niemiec, gdzie po synie syna, czyli po wnuku olimpiadę, dał na aukcję charytatywną, ale ten syn już wydał masa pierwszych konkursowych gołębi. I to jest zaś linia olimpiady, czyli prawnuk, matka, bo jest prawnuczką olimpiady 03, a druga strona jest Pretty Woman, czyli zaś olimpiady 003. I ją ta samica wylicytował. Nie ma o czym gadać, samica jest perfekcyjna o numerze 6. I z tej samicy właśnie też jednego młodego się zostawił późnego do mnie i jednego właśnie na aukcję. No sami, jeden młody umie zostawił, albo jeden młody idzie po prostu na aukcję, nie? I to wszystko jest poszykowane, no Radek pooglądał, musi sam ocenić, czy się nadają, czy nie. Ja tylko jak coś do, to muszę być pewny, bo tylko jedno nazwisko, nie? Oczywiście dużo informacji, że te gołębie się spisują wszędzie, ale też nie jeden zadzwoni, nie spasowało, no to mu padał. Przepaż na drugi rok. Nie ma 100% gwarancji, jak ty sparujesz jednego z drugi, że to może efekt. Musisz co roku przeparować i testować, nie? Bo 100% gołębi nie ma, nie? No bez to za coś wybieramy. Oczywiście, także idziemy teraz wybierać i za chwilę wracamy i zaprezentujemy. No. Także Roman, zaczynamy no. W swojej hodowli przedstawiać gołębie. Oczywiście też wszystkich, które będą na aukcji nie przedstawimy, no bo... No to by za dużo czasu, bo nie ma czasu na to, no to ci powiem. Tak jak ja ci obiecał, naszykuję na jedna aukcja wybrane ptaszki. Niektóre z moich gołębi, głównie z Pretty Woman, coś tam z nowych skojarzeń, tak jak tutaj przykładowo ten gołąb. W sumie gołąb o numerze 12, 8, 3, 4. No ja ten gołąb zostać u mnie, no ale Radek go jeszcze wypatrzył, kurde, z celi, no i go... No. Namówił, no. Jak wszystko, to wszystko. To jest młody, gdzie matka jest moja 300.
Trzysetka to jest córka Super Kitla 264, czyli trzysetka jest wnuczką z Kitla. Ja mogę się pochwalić, że u mnie w hodowli mam 4 dzieci Super Kitla 264. No każdy wie, Super Kitla 264 to jest uznawane za jeden z najlepszych synów Kitla w Europie. Posiada go Andreas Drapa. Teraz w całości, kiedyś miał wspólnie z Hans Niklą, z tego powodu ją mał dwójka dzieci bezpośrednio od Hansa, z tego samca, a dwójka dzieci ich kupił od Andreasa. I to właśnie jest matka z niej. A ojciec, to jak w pierwszym filmie pokazywany jest, tajwański numer od Olafa Gerkesa. Ojciec jest synem córki, synem siostry Olimpik Rosity. Jak każdy wie, jak Olimpik Rosita wyglądała, to była niebieska pstra. Mi strasznie przypominał ją, bez tego się chciał w sumie do rozpodu do siebie zostawić, no ale jest jak jest. I to jest naprawdę totalny imbryd. Ojciec jest synem pełnej siostry Olimpik Rosity, a matka jest wnuczką Kitla. To jest pierwszy gołąbek na aukcji. Coś specjalnego, na początek zaraz petarda. Teraz dopiero wychowano, no widać jeszcze mał żółty. Jak nie wiem, jak się to gada, kurde. Tak, ona jest jedna z późniejszych, nie? To jest, to było specjalne skojarzenie, co miało być do mnie, nie? No, dobra, to następnego gołębia. Tak, drugi gołąbek, numer 12, 8, 40. Nie zdziwcie się, to jest oddziału Opole 2, bo mi się pieszczonki pokończyły, bo nie liczył, że tyle młodych wychowia. I to kolega mi dał z oddziału, czyli są niektóre pieszczonki z oddziału Mosza, niektóre z oddziału Opole 2. Ten szymel, no co więcej gadać, no petarda ten gołąb jest. Jak potężny, tyś miał go w ręce, no to jest maszyna. Jak tu kuknie, no umięśniony, tyż już daleko we pierza, no już po leku się idzie do pierza. Co na temat tego gołębia powiedzieć? Ojciec jest Big Leo Junior. Ten super lotnik mój z 15 roku, a on był sparowany z linią Szymlą, co ja już gadał, że Leo Hermans wtedy wybrał ta samiczka do mnie. To jest mieszanka Pitbulla z Van de Bulkau. Ja gadał, te gołębie są pierwszy rok tak sparowany z tego samca, ale już dużo dobrych lotników ich wyhodował. Co mogę powiedzieć... Oh, sorry. Już wstydzi się. Wstydliwy, nie wstydź się. Mówisz, że wyhodowałeś z Big Leo Juniora, tak? Tak, to jest oryginalny syn Big Leo Junior, sparowany z tą szymlą, a w tamtym roku wyhodował po Big Leo Juniorze późnego młodego, podarował jego kolegowi. Kolega po nim młodego podarował hodowcowi, który dopiero zaczynał lotować w tym roku. I po trzech lotach ten gołąb był pierwszy w oddziale. To jest przypadek, który podarował, wiesz, jeden podarował drugiemu. Czy faktycznie to jest prawnuk Pretty Woman i jest w pierwszym oddziale, kurde, z najlepszymi konkursami. I zawsze ląduje u tego hodowcy albo jako drugi, albo jako pierwszy. I to widać, że te geny przekazują i nawet do 5-6 generacji, nie? I to przekonany, no i bez to... Jeden kolega też testuje, który naprawdę bardzo dobrze lotuje w oddziale, który miał chyba 7 razy mistrza oddziału, czy ile tam razy, to właśnie ma też paczka ode mnie. I to właśnie jest pełny brat. No i myślę, że Bajmie uciecha z tego gołębi, bo ja jest naprawdę zadowolony. I w następnym roku rodzeństwo pójdzie na Golden Algarven do Portugalii, bo jak jest przekonany, że te gołębie polecą. Nie? Trzeci gołąb o numerze 127, oddział Moszna. Potężny gołąb, naprawdę śmiał go w ręce, no, maszyna. Główka matki, bardzo charakterystyczna głowa. Nigdy nie powie, że po tej samcu jest ten gołąb, bo głowa matki, no centralnie. Ojciec to jest pełny brat, ojciec jest pełnym synem brata Hurikana, tego co my w tamtym roku Bad Boysa prezentowali. A matka to jest bardzo ciekawa historia. Matka tego gołębia była lotowana na wspólnym gołębniku w Moledo w Portugalii i ona miała kontuzję i nie była lotowana do końca. Nie wiem, czemu z jakiego powodu ją wylicytował, no coś jak nie widział. Ona jest od hodowcy z Polski, Stanisław Bednarczyk, taki dobry, nazwisko nie chcę przekręcić, ale to w rodowodzie będzie widać. Mi się wydaje, że on teraz chyba miał nawet czołowo w rogowie gołębie na tym półfinale.
I on z niej telefonował i on mi tylko powiedział, za ileś tego gołębia kupił? To jest niemożliwe, to jest jego najlepszy pory. Pełną siostra matki wygrała lot na wspólnym gołębniku i te gołębie wszędzie na wspólnych gołębnikach bardzo dobrze lecą. To naprawdę padł synek, jak ma się tego gołębia sprzedać, to ją go wezna. I naprawdę czerwoną samiczka, no perfekcyjną. I bez to gadał jak główka matki, bo ona normalnie mu identyczną głowę jak ta. Jak te, ta to była raczej samiczka, ale potężną samiczka, nie? Taką małą ciekawostka, bo to był typowo pod wspólne gołębniki ta para sparowana, bo ten syn brata Hurrikana, bo to Hurrikany też dość dobrze się prezentują na wspólnych gołębnikach. Z tego powodu jest położył tak razem. No ona ma taką trochę ciekawą barwę, nie? Bo matka czerwoną, a on jest normalnie siwką. Następny gołąbek. 124. Odzia Moszna. Tak jak na początku filmu gadał, że mu takie specjalne skojarzenie na temat Olimpiady 003. Zobacz, jaka to jest energia. I kiedy mięsień. To właśnie ten gołąb. Ja. Ma 6 lotków do końca. Ojciec jest 292. Jeden z lepszych synów Pretty Woman. Naprawdę. No, duplikat do braci. Bo ty widziałeś wszystkie. No. To jak jednego postawisz przy drugim, to są prawie wszystkie identyczne. Jeden tylko mał. Ten starszy mają większy nos, ale tak są prawie identyczny. On jest z 19 roku. A matka jest właśnie ta słynną 6, co mówiłem, że prawnuczka na Olimpiadę 003 od Hans Bindacza z tego syna 043. Ona jest 6. Od niej, od matki, rodzeństwo, masa pierwszych konkursów. 2 lata temu najlepsze 2 lotniki oddziału i okręgu to były rodzeństwo do tej mojej matki. I to jest właśnie na tę Olimpiadę naszykowano, no ale jak chycisz, to jest maszyna. Tu to mocno lecieć, nie? Zawsze ktoś miał ta samica w ramce, to też wstydliwo trochę, kurde, nie ma co tego mamy, są takie wstydliwe, no. Wstydzą się, kurde. Ja się nie wstydzisz, ale... Ja się wstydzę, nie widać, trochę czerwonych się zrobił. Nie no, ale naprawdę piękny gołąb. Kolejny gołąbek, 1157. To jest, no samiczka raczej będzie. To jest pełna siostra do tej rocznej, co myśmy na ogólnej aukcji sprzedali, do tej szymlej, co ona na młody miała 6x6, jako roczne miała 7x7 wkładań. To jest pełne rodzeństwo do niej. Matka jest Fandy Bulczka, która wywodzi się z tej Super Sprint i z Red Kitla, co tu między innymi od matki rodzeństwo będzie od Hansa na aukcji. A ojciec jest od Damiana Nowaka z linii 444. Ten gołąb był 3 razy na ogólnopolskiej wystawie. A ojciec od niej ma 443, brat z gniazda. I to jest prezent od Damiana i z tej branży, no super, lecą i przekazują dalej gołębie. No i wyszedł taki fajny kolor, taki roczy melek, raczej samiczka. Jak się wypierzy, to była bardzo fajna i pięknej budowy. No jakby posłuchać na teoria barwów, to gadają jak mąż płowego, czerwonego czy falera, a mąż czorny w ogonie, to ma być samiec. No właśnie. No to jak ktoś, kto wylicytuje tego gołębia, a ten gołąb będzie samica, to ta teoria nie pasuje. A jak będzie samiec, to jemu dołoża samica za free. Taka umowa, żeby tylko sprawdzić teorię. Bo teorii w naszym sporcie jest tyle, ale żaden nie umie potwierdzić. Jeden ma teoria oka, że według oka parują, a też funkcjonuje. Jedni patrzą na budowę, a drudzy parują tylko według rodowodu i też lecą. Tylko chcę potwierdzenia, żeby wiedzieć, która teoria jest prawdziwą. I bez to teraz mamy umowa z tych hodowców, co ta samiczka wylicytuje. Jak ma samczyk, samiczka dostaniesz za free. Wnuczka Pretty Woman, o tak zrobimy. Bo to mój ponad 25 dzieci w rozpłodzie, no to łatwiej mi będzie naszykować coś ze wnuków. No. Tak jest. Kolejny gołąbek to jest 1152. Też oddział Moszna. To już bardzo, bardzo ciekawa konstelacja. Ojca jest 51-81. To jest krzyżówka Damiana 7 z moją Pretty Woman.
To był jeden rok, gdzie Damian swojego najlepszego samca, to już na pierwszych filmach opowiadał, tylko skróca. Najlepszy samca rozpodowy Damiana był sporowany z Pretty Woman. Wyszły cztery mody, dwa do mnie, dwa do Damiana i między innymi 51, 81 i 82 są u mnie, samica, samiec. To jest właśnie ojciec, a matka jest córką 571. Kto oglądał aukcja, czy patrzył, czy widział film pierwszy, 571 to była lotniczka, którą miała jako roczną 9, jako dwuletnią 10, jako trzyletnią 11, jako czteroletnią 12. To była jedna z dwóch samic w całym w naszym oddziale, która miała 23 wkładania w dwóch latach i 23 konkursy. No. Ona teraz siedzi, jak dobrze pamiętam, we Szwecji. Tak, poszła, została sprzedana do Szwecji. No, jak dobrze pamiętam, nie chcę, ale poszła za granicę, to wie na 100% do hodowcy. I to jest właśnie wnuczka, ma raczej samiczka. I równocześnie to jest wnuczką, bo zaś Pretty Woman, nie? I wnuczką 7 od Damiana Nowaka. To są może naprawdę 3 super linie, nie? Które naprawdę lecą. Tak, następna perełeczka, co prezentujemy, to jest 129. Oddział Moszna. To też jest nowe skojarzenie. Między innymi ojciec jest 213. To jest pełny brat 911 od Drapy, co był 9 lotnika Niemiec, Asał Niemiec, który równocześnie miał 4 pierwsze konkursy. Od niego pół, od ojca, pół siostra u Hansa na aukcji będzie. A matka jest bardzo coś specjalnego. To jest od Waldka Schneidera prezent pod gwiazdka z 2018 czy 19 jakoś tak. 195. Bardzo fajna samica, super pokładana. No. No jak to powiedzieć, od Waldka, kurde, który gołębie ją, no to są petardy. No. Chłop się znał na gołębiach, no co więcej gadać. No. Dokładnie. Każdy gołąb, co od niego mu, to jest naprawdę ze szacunka utrzymany, bo wie co robi chłop. No i to jest właśnie skojarzenie. Właśnie jeden gołąbek jest do kolegi Artura, do Łodzi pod Łódź naszykowany, jego tak mu podpisano, niech on się nie obrazi, gdzie inną wioska może je, ale mu obiecano młody i to właśnie też mu z tej branży pełną siostra. Tyś miał, tyś przeciepował wszystkie gołębie, no to wie, że selekcja była zrobiona i one są jeden clean. Jeden clean, a muskulatura, no. No i to jest ostatni, no widać, że się jeszcze pierzą. Bo to jedne są starsze, jedne są młodsze, no głównie wszystkie mają w granicach 3-4 lotków do ciepnięcia, nie? Ciepniony, o tak. Także to był ostatni gołąb, którego zaprezentowaliśmy. Zaprezentowaliśmy w zasadzie 1/3 z tego, co będzie na aukcji. Teraz chciałbym, żebyś jeszcze parę słów powiedział na temat ogólnie tej aukcji i tych młodych, których jeszcze też nie przedstawiliśmy. To znaczy, no jak Radek powiedział, jest 18 gołębi wyselekcjonowanych, to głównie tam w gołębiach jest linia Pretty Woman. Później są Fandebulki, coś z Hurrikanów, coś z Hartmutwila, no zdrowa mieszanka. Każdy coś innego woli, każdy powie, o ja nie chcę Fandebulki, ja bym wolał coś z Pretty Woman, czy na odwrót. Wybrał ich tak, że jak ich przedtem padło, że kolega Artur mu obiecano 20 sztuk. I to starał się jednego młodego do niego, jednego na aukcję, żeby każdy też miał możliwość nabycia takiego gołębia, no ja gadam. Kto chce, niech licytuje, a kto nie, to nie, no. To jak nie, to jak zostanie u mnie w rozpłodzie, no bo tak gadam, ta jedna perełka, ta pstra, no to szkoda mi, że muszę ją oddać, albo żeś ty mi ją wyciągnął, ale chociaż ktoś może chyba mnie uciecha na niej, nie? Oczywiście. No i to by także było na wszystko. Tym sobie zakończymy. No czekamy, aż teraz szybko upłynie te powiedzmy 2 lata, bo w sezonie 2024 planujesz na młode ruszyć. No. No także ja ci życzę, żeby te plany, które sobie założyłeś, się spełniły i zapraszamy oczywiście wszystkich na aukcję. Dzięki, zobaczymy jak się uda wszystko, jak Bóg da i zdrowie da i ojciec będzie miał siły, no to będziemy startować na 2024. Ale to nigdy nie wiadomo, bo teraz coraz to mniej hodowców w oddziale jest, coraz to więcej hodowców kończy, bo jak widać wszystkie ceny idą, wszystko idzie w górę.
Zobaczymy, ale najpóźniej w 2025. A potrzeba nowy gołębnik wybudować. Ojciec musi do emerytury dożyć. No. Gołębie muszą przeżyć, bo to tyle faktorów, że ciężko powiedzieć. Planować trzeba, nie? Plany są, projekt na gołębnik już jest zrobiony, wszystko jest widoczne, no zobaczymy. Na pewno będziesz mógł przyjść filmować nowy gołębnik. Jak będzie nowy gołębnik, to przyjedziemy i nagramy, zaprezentujemy, a na dziś kończymy. Wszystkim hodowcom życzymy dobry lot. Dobry lot.